Dlaczego jeszcze Ewangelia jest mocą Bożą? Ponieważ pewne rzeczy w imieniu człowieka mógł zrobić tylko Jezus Chrystus. Dziś między innymi o tym, więc rozwieki lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daje dziś w wersji espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. Ewangelia jest mocą Bożą, Rzymian 1,16. Temu się przyglądamy. W poprzednim odcinku mówiliśmy o Bożej miłości. Dziś będziemy mówić o tym, dlaczego ta moc Boża była potrzebna. Dlaczego pewne rzeczy mógł zrobić tylko Jezus. No i tutaj musimy zahaczyć o drugą część, czego uczy nas kerygmat, czyli Ewangelia rozpisana przez Kościół. Bo Ewangelia jest nam potrzebna jako ten środek ratunkowy. Dlaczego? Dlatego, że Bóg, który kocha człowieka, mówi mu: człowiecze, synu, córko, znalazłeś się w grzechu. Znalazłeś się w grzechu i tu polecam wam trzeci rozdział listu do Rzymian jako taką lekturę obowiązkową, gdzie krok po kroku widzimy, że nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma kto by szukał Boga, że wszyscy razem zepsuli się, zboczyli z właściwej drogi. I wiecie, tu nie chodzi tylko o to, grzeszysz, nie grzeszysz, bo każdy człowiek grzeszy. Więcej, mniej, no tu nie chodzi o to, żeby się licytować, ale w trakcie takich rozważań, kiedy miałem okazję głosić Ewangelię w te wakacje, zaglądaliśmy często do Jakuba 2,10, gdzie jest powiedziane, że wystarczy, że człowiek przekroczy jedno przykazanie, aby był po prostu winny. I to jest stan człowieka. Nie chodzi o licytację, że ten jest bardziej, mniej uczciwy. Pytanie brzmi, czy w oczach Boga sam z siebie jesteś winny, czy niewinny? Winna czy niewinna? I to jest to pytanie. Często sobie go może nie uświadamiamy, myśląc, że żyjemy jakoś nie najlepiej, ale chodzi o winę, jaką zaciąga grzech. Winę, której ja sam zmazać nie mogę. Jest potrzebna moc Boża. Dlaczego? Bo jak mówi list do Rzymian 3,23 i z sąsiednim wersetem mówi, że każde usta muszą zamilknąć i każdy człowiek musi się uznać winnym wobec Boga. List do Rzymian mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, rozumiany również jako oddzielenie od Boga, wieczne oddzielenie od Boga. Na kursie biblijnym, zapraszam serdecznie, kursbiblijny.pl, mamy szansę, zwłaszcza na kursie tematycznym, żeby dogłębnie się temu tematowi też przyjrzeć. Każde usta muszą zamilknąć i każdy człowiek musi się uznać winnym wobec Boga. W takim jesteśmy stanie sami z siebie i wtedy sięga po nas. My sięgamy po Ewangelię, ale ona sięga po nas. Chrystus z krzyża wyciąga do nas ramiona i ogarnia nas z tymi ramionami. Jest potrzebna Boża moc, aby nas wyrwać ze śmierci, z potępienia, z grzechu, przez moc krzyża, męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Więc bardzo zachęcam. Przeczytajcie sobie ten trzeci rozdział listu do Rzymian. Niech Duch Święty otwiera nam oczy. Jak potężna jest Ewangelia, która dzisiaj jest w stanie wyrwać ciebie z każdego grzechu, z potępienia. Ponieważ krzyż jest prawdą, krzyż jest faktem, moc wpisana w krzyż jest w stanie wyrwać cię z nałogu, z tego, w czym może dzisiaj jesteś. Wołaj do Jezusa, On cię uratuje. Pomóż nam, Duchu Święty, żeby tak właśnie się stało. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.